Witam Państwa, Patryk Mirosławski, to jest program AS Wywiadu, piąty sezon. Jesteśmy w restauracji Champions, hotel Marriott. W tym programie było już kilka legend sportu. Był Boniek, był Szurkowski, dzisiaj jest on, Zdzisław Kręcina. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czekałem 2,5 roku na ten wywiad. Wielki zaszczyt. Chyba Pan żartuje. Pewnie nie mógł się Pan do mnie dodzwonić. Nawet parę razy mi się udało. Mam takie wrażenie, że Pan, człowiek, który lubi towarzystwo ludzi, bo to wszyscy wiemy, nie za bardzo lubi towarzystwa mediów. Dlaczego? Nie, to chyba nie jest tak. Przede wszystkim, jeśli jestem gdziekolwiek zapraszany, to raczej nie odmawiam. Chyba że są to jakieś banalne rzeczy, to nie chcę być z tym kojarzony, ale Pana program cieszy się taką renomą, że z przyjemnością u Pana jestem. Ale gdzie, tylko w Gliwicach, w starym PZPN-ie, czy gdzie się cieszy renomą mój program? Nie, no pewnie wszędzie. Przynajmniej takie pobieżne opinie telewidzów mówią zdecydowanie fajny program. Pan oglądał ten program, Pan zna ten program. Tak. Czy Pan lubi ten program? No, lubię, bo jest taki nietuzinkowy. A ja wszystko to, co nietuzinkowe, ja lubię. Kiedy Pan został dyrektorem Piasta Gliwice, miałem takie wrażenie, Pan chyba sam mi to powiedział, że to jeszcze nie jest czas na wywiady, jeszcze trochę muszę poczekać. To było jakieś 2 miesiące temu, 3 miesiące temu, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy przez telefon. Rzeczywiście tak było, że to jeszcze nie był ten czas? Co przeszkadzało? Tak, znaczy ja nie mam, no, potrzebowałem czasu, żeby w to wszystko wejść. To była nowa rola dla mnie. Nawet tak sobie myślę dzisiaj, że szkoda, że tak późno do klubu ligowego trafiłem. Że można tam zrobić dużo więcej, niż można zrobić w PZPN. I potrzebowałem czasu, żeby pokazać, że ta drużyna zacznie grać. Co prawda to bezpośrednio nie ode mnie zależy, ale wpływ na to, co się realnie dzieje w klubie, jest większy chociażby na tym stanowisku niż gdziekolwiek indziej. Pana powrót do piłki, bo tak to nazwijmy, po tych miesiącach niebytu, został odebrany bardzo pozytywnie w Polsce. Pan się spotkał z tymi pozytywnymi opiniami. Czy mimo wszystko nie tęskni Pan za PZPN-em, za centralą, za działaniem w związku? Wie Pan, to mogę powiedzieć, że czuję się jakby przez całe życie emocjonalnie związany z piłką. Kończyłem studia w tym zakresie, pracowałem prawie całe życie w piłce. I wie Pan, i to chyba już dzisiaj nie ma znaczenia, w którym miejscu Pan jest. Ważne, że coś się dzieje wokół piłki dobrego i mam nadzieję, że chociaż w jakimś ułamku promila dołożę do tego swoją cegiełkę. Ale Pan z tego PZPN-u nie chciał odejść. Znaczy, nie Pan, w decydującej fazie tego wszystkiego, co tam się działo, to była moja decyzja. Ja poprosiłem prezesa, żeby postawił taki wniosek. Można było trwać, ale uznałem, że można być w piłce też w innej roli. Początkowo przymierzałem się do samodzielnej działalności. Miałem uprawnienia menedżera FIFA do spraw organizacji meczy, ale nadarzyła się okazja, tak to mogę powiedzieć, i bardzo chętnie z tego skorzystałem. I w tym miejscu chciałbym podziękować i szefom Piasta i w ogóle całej społeczności Gliwic, bo zostałem tam wspaniale przyjęty i cieszę się z tego. Pan mówi, sam poprosiłem o to, żeby z PZPN-u odejść, żeby... No tak to formalnie się musiało wyglądać. No to... tak, ale jednocześnie startował Pan na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej w 2012 roku. To było zupełnie co innego. Pan pewnie pamięta, w jakiej byłem sytuacji. Dokładnie. Ta sytuacja już jest rozwiązana, jak Pan wie, definitywnie. Ale chciałem pokazać, że część opinii, która mnie skazywała jako winnego czegoś, co nigdy by mi, wie Pan, do głowy nie przyszło, no, musiałem pokazać, że żyję i że wszystko to, co się o tym zjawisku mówi, to jest bzdura wyssana z palca. I dlatego chciałem pokazać, że po prostu jestem ciągle nietrendowaty, bo tak to można powiedzieć. Mówimy o aferze taśmowej słynnej, o taśmach Kulikowskiego. Sprawa już jest, tak jak Pan mówi, umorzona, załatwiona. Kto najbardziej stracił? Kto najbardziej przegrał na tej aferze? Pan? Przegrał pewnie Pan Kulikowski najbardziej, no bo on przecież miał dobrą pozycję w związku.
jego samochody przewoziły reprezentację, miał umowę. Nie wiem, wie pan, ja tego w takich kategoriach nie uznaję. Ja już kiedyś mówiłem, że wierzę w przeznaczenie i przeznaczenie było to, że znalazłem się w tym miejscu, a nie gdzie indziej i cieszę się tym, co robię i jestem z tego zadowolony. A czy pan nie wracam do przeszłości, na pewno. A czy pan żałował lub żałuje tamtego spotkania, tamtych słów, które tam pan wypowiedział, albo jakiegokolwiek słowa, albo jakiegokolwiek zdania, czy nie? Nie, wie pan, no to jak pan z przyjacielem rozmawia o różnych rzeczach i potem się okazuje, że ktoś to używa przeciwko panu, no to są przykre sprawy i nie chciałbym do tego wracać. 30 lat pan działał w PZPN-ie, prawie 30 lat. I pan ciągle wierzył w to, że w tym środowisku są przyjaciele? Wie pan, to nie na taki wywiad, na ostrzejszym mógłbym panu wtedy cytować różne rzeczy, które... Przecież my lubimy ostre wywiady. Ja dostałem jako przestroga 30 lat temu, to dobrze pamięta pan trener Piechniczek, bo on często lubi wspominać tę historię. Ale tak jak mówię, wie pan, to nie jest tak, że PZPN to jest specyficzne środowisko. Każda grupa zawodowa ma takie środowisko i sądzę, że nie jest to odosobnione. Pan kiedyś powiedział, do PZPN-u nigdy nie wrócę. Czy pan podtrzymuje to stanowisko? Nie wiem, czy tak mówiłem. To jest cytat z pana. Powiedział pan to w wywiadzie dla Onetu. Skoro tak powiedziałem. Ale może się coś zmieniło? Może pan zmienił zdanie przez, nie wiem, ostatnie kilkanaście miesięcy, czy nie? Wie pan, ja już jestem w takim wieku, że nie myślę o takich rzeczach. Ja cieszę się każdą chwilą i to, że teraz jestem w Piaście Gliwice, jest dla mnie satysfakcjonujące i tam chciałbym budować swoją przyszłość. Chciałbym jeszcze na moment wrócić, dosłownie na moment, do tak zwanych taśm prawdy, z naciskiem na tak zwanych. Dlaczego od razu do mediów nie przebiła się ta informacja, którą później pan opowiadał, że tak naprawdę to chodziło o pieniądze, które pan pożyczył Kulikowskiemu? W przeliczeniu na złotówki, bo to była pożyczka we frankach szwajcarskich, to było 369 tysięcy złotych. Dlaczego dopiero po jakimś czasie o tym opinia publiczna tak naprawdę się dowiedziała? Dlaczego pan nie wyszedł pierwszego dnia afery i powiedział, chodzi o kasę, ja mu pożyczyłem kasę? No tak, no ale jakie to miało znaczenie? Pan? Miało znaczenie. Lekko się rozlało, proces ciągle trwa, dopiero jak będzie zakończenie, to mogę o pewnych rzeczach powiedzieć. Na razie, tak jak mówię, to jest... Tak powiem, jest to trochę też taką taktyką w rozgrywce z panem Kulikowskim. Nie chciałbym zadać szczegółów po prostu. Dlatego o tym wcześniej nie mówiłem. Teraz zresztą też niechętnie, bo tak jak mówię, od dobrych 2 lat to wszystko jest w sądzie i zobaczymy, kiedy się zakończy. Od 2012 roku, prawda? Tak. Sprawa na temat niespłaconej pożyczki. Tak. Dalej nie spłacił nawet grosza? Nie, no tak jak mówię, nie chciałbym na ten temat mówić, bo to jest przedmiotem sądowych analiz i póki się nie zakończy sprawa w sądzie, to... Ale sprawa wydaje się być wygrana, prawda? No, mam nadzieję. A pan nawet powiedział, odsetki rosną. No, wie pan. Ale pan jest majętnym człowiekiem, może pan mu podaruje po prostu. Ile pan ma przy sobie pieniędzy? Dużo pewnie. Pewnie kupę kasy panu. Pan dostał przecież, pan ma 37,5 tysiąca złotych miesięcznie, prawda, jako sekretarz generalny PZPN. No i co? Jakie to ma znaczenie? Nie, tak tylko się zastanawiam, czy to jest pańskim zdaniem etyczne, żeby tak dużo dostawać działając w związku sportowym, czy nie? To znaczy, wie pan, ciągle się mówi niezależnie od tym, tego, czy to pan, czy ktokolwiek inny. Tak. Proszę pana, ja nigdy nie byłem działaczem sportowym. Pan był na etacie. Ja byłem całe życie tatowym pracownikiem. Mhm. I moja pensja zależała od pensji prezesa zawsze. Mhm. Dlatego, no oczywiście cieszyłem się, jak było to więcej, jak prezes miał podwyżkę, ale naprawdę nigdy o te podwyżki ja nie prosiłem. Mhm. Taka trochę niezręczna sytuacja, ona dzisiaj już nie ma miejsca, z tego co wiem. I nie wiem, ile zarabia teraz sekretarz, nie interesuje mnie to. W każdym razie tak było, a nie inaczej. Później była odprawa też, prawda? 13-miesięczna, po tym jak pan przestał być sekretarzem. To nie była odprawa, to był element zapisu w kontrakcie, który mówił o tym, że przez rok jeszcze będę pobierał wynagrodzenie. To jest normalne w niektórych instytucjach, tak było u nas. Inni,
W innych związkach jest tak, że ktoś podpisuje umowę na 4 lata. Ja takiej umowy nie miałem. Mhm. Prezesi się nie zgodzili na taką umowę, tylko miałem umowę właśnie taką. Mhm. Przecież mógłbym być zwolniony drugiego dnia po podpisaniu angaży i przez 4 lata związek musiał wypłacić. To A prawda. Tak, była to po prostu umowa, która w porównaniu z innymi związkami była dla mnie niekorzystna nawet. Mhm. Nie mówiąc o wysokości oczywiście, ale o samej mhm. konstrukcji zapisu. Jasne. Co pan robił bezpośrednio po tym, jak odszedł pan z PZPN-u? Czytałem, że zajmował się pan szeroko rozumianym handlem, tak? Że handlował pan nieruchomościami, nie? To znaczy, wie pan, handlem. To nie jest tak, że... No, w każdym razie na pewno w tym okresie nie chciałem podejmować żadnych zadań związanych z piłką. Okay. Czekałem do momentu wyjaśnienia sprawy definitywnego, chociaż wiedziałem, w jakim kierunku może to zmierzać. Miałem propozycję, nie ukrywam, z klubów piłkarskich, ale... Od razu po tym, jak przestał pan być sekretarzem? Tak, no po 2-3 miesiącach. Okay. Natomiast świadomie nie podejmowałem żadnych wyzwań w piłce. Czekałem na to, aż to wszystko się skończy. No i jak pan widzi z tego, po tych 2 latach dopiero mogłem taką działalność podjąć. Mhm. Chociaż tak jak mówię, no, dobre propozycje padały również wcześniej. Czyli Zdzisław Kręcina wiecznie żywy? No nie pan, no, wszystko jedno jak pan to nazwie. Przeczytałem taki fajny cytat, lata melanży, wiele lat w branży. To trochę o was. No wie pan, ale no, to tak samo można powiedzieć, nie wiem ile pan ma doświadczenia dziennikarskiego, ale... Ja nie nazwał siebie dziennikarzem. No dobrze, ale ma pan kolegów, którzy pracują całe życie w zawodzie dziennikarza i jakoś nikt im tego nie wypomina, że nie są nagle nauczycielami, czy sprzedawcami butów, czy czegoś innego. Także to jest normalne, no wie pan, moja droga zawodowa nie jest taka jednoznacznie jednorodna. 7 lat po studiach byłem najpierw wykładowcą w uczelni wyższej, byłem w swoim życiu również dyrektorem wielkiego browaru, który był notowany na giełdzie. Także to nie jest tylko to, że ciągle w piłce i ciągle na stanowisku sekretarza. Byłem też i zastępcą wcześniej u Michała Listkiewicza, jak pan zna mój taki życiorys. Także to jest... Ale w PZPN-ie od 1983 roku. Przez wiele, wiele lat. Pan nigdy nie ukrywał tego, że... Wódka lała się strumieniami, prawda? Gdzie? W PZPN-ie. Nie, to ja tego pewnie nie powiedziałem. Nie? Nie powiedział pan tak? Mnie nie trzeba namawiać na alkohol. A to jest co innego, ale nie mówiłem, że się... Nie, chodziło o to, że dziennikarz pytał mnie, jaki rodzaj alkoholu lubię. Ja powiedziałem, że jeśli już, to określonego rodzaju. Natomiast to wcale nie oznacza, że tak jest, jak pan... mówi, bo przez to jest stowarzyszenie bardzo dojrzałe. Oczywiście nikt nie mówi, że abstynenckie, ale są okazje, kiedy wręcz, wie pan, no, na przykład podczas takich przedmeczowych spotkań dwóch federacji, to trudno byłoby zaprzeczyć, że będąc na terenie naszego kraju, nie częstuje się naszych gości alkoholem, który jest jakby przypisany do naszej nacji. Także to są rzeczy oczywiste i tak samo jest, jeśli ekipa polska. Ja pana nie atakuję, ja tylko pytam. Nie, ja rozumiem, ale co ja to panu jest... chcę wyjaśnić, bo to dużo narosło wokół tego jakichś niepotrzebnych historii. Nie, bo mit jest taki, a może jest tym trochę prawdy, że co spotkanie, co zjazd PZPN-u, to gorzała. Przy tej okazji to na pewno nie. No to jakieś słynne imprezy Wiktorii i tak dalej, i tak dalej. No tak się mówiło. Nie, nie. To nie? Chyba, no, takie jest pewnie obiegowa opinia, która się tam gdzieś zaczęła i tak się toczy. Absolutnie nie potwierdzam takiej historii, to wyssane z palca. Ja mówię, to nie jest tak, że to jest towarzystwo abstynenckie, ale też nie takie legendy, jak pan mówi. Już nie pamiętam, jaka była odpowiedź na pytanie, jaki alkohol pan najbardziej lubi. Nie możemy tutaj, bo to kryptoreklama byłaby, także nie możemy... Nie, pan mówił o wódce. No tak, no.
o wyborowej, możemy to powiedzieć. No, to już czyli Polska, powiedział. Polska biała. Ja nie widzę w tym nic drożnego. Nie ma absolutnie w tym nic drożnego, ja też lubię wódkę. Mam też cytat z pana, bo pan mówił o tym, że pracował pan w browarze. I to jest, uważam, cytat znakomity. Lubię piwo niepasteryzowane. Dzięki najnowszym rozwiązaniom mikrofiltracji można zatrzymać najdrobniejsze mikroelementy. Tak, to jest filtr. To jest cudo. Pewnie też pan pije takie, bo jest najlepsze. Ja nie lubię bardzo piwa, ja lubię wódkę. Rozumiem. Wódkę, wino. Pan nie lubi wina, tak, prawda? Nie, nie mogę w ogóle. Dlaczego? A kiedyś byłem chory na żółtaczkę i to w ogóle eliminuje możliwość właśnie wypicia nawet drobnej ilości. Dlaczego pan pracował w browarze? A to była taka przypadkowa historia, bo ja przede wszystkim jako taki menadżer miałem tylko doprowadzić do zakończenia budowy browaru. Potem okazało się, że w towarzystwie tych ludzi, którzy ten browar budowali i potem zaczęli ważyć piwo, czuję się dobrze i właściciele powierzyli mi również to, żeby ten już browar gotowy prowadzić. Oczywiście na ważeniu piwa się nie znałem, bo miałem od tego specjalistów i wie pan, i tak patrząc teraz na to wszystko z perspektywy lat, a już trochę tych lat mam, to mogę powiedzieć, że zawsze byłem człowiekiem, który stwarzał możliwości innym, żeby mogli dobrze pracować. Tak było w tym browarze, tak wcześniej było w uczelni, kiedy miałem zajęcia ze studentami. Tak było w PZPN-ie, chodziło tylko o to, żeby jak najlepsze wyniki miała reprezentacja. No i tak jest teraz w drużynie Ekstraklasy, bo przecież nie decydujący głos mam w tym, jak ta drużyna gra, ale robię wszystko, żeby trener i kierownictwo nie musiało narzekać na to, że coś jest nie tak. I zobaczy pan, że ta taktyka się sprawdzi i moja drużyna, czyli Piast Gliwice, będzie grał coraz lepiej. To się okaże. Czy pan, bo mówi się często, że bycie dobrym szefem to jest taka umiejętność, aby sobie dobrać ludzi, którzy pracują za nas. Myślę, że z tego jestem znany i ktoś, kto mówi o tym i utożsamia mnie z tak zwanym betonem, chyba do śmiechu warte, bo na przykład w PZPN-ie otaczałem się młodymi ludźmi. Mówię tylko oczywiście o biurze, bo na to miałem wpływ. Mądrzejszymi od siebie, bo wiedziałem, że ich wiedza i inicjatywa pomogą mnie jakby funkcjonować dobrze i być dobrze ocenianym. Także jak pan pamięta, dwóch zastępców to byli młodzi ludzie mający po 20 parę lat, cała załoga zresztą młoda i to znowu mit o tym, jakoby PZPN to starsi ludzie. No oczywiście. No ale w telewizji pokazywali tylko starych. Tak, widzi pan. Jakby pan poszedł z kamerą do federacji innych państw, począwszy od angielskiej, niemieckiej i tak dalej, to by pan zobaczył, że średnia wieku tych działaczy w Polsce jest dużo niższa niż tam. Natomiast wszędzie w biurze pracują ludzie znacznie młodsi. I tak samo było w PZPN-ie i mam nadzieję, że tak jest również teraz. Także to są pewne mity, które tu panu podpowiadam kolejne możliwości nagrań i programów. Może pan te mity obalić i być jedynym wiarygodnym dziennikarzem pod tym względem w kraju. Staram się sobie przypomnieć młodych ludzi z pańskich czasów z ekipy PZPN. Pamiętam dwoje. Tak. Jeden to jest Gołos. Tak. Odpowiedzialny czy współodpowiedzialny za tak zwanego piłko ptaka. A druga to jest Olejkowska Agnieszka, która była rzecznikiem prezesa PZPN-u. Olesińska miała 26 lat, nie, ale mówię, moja zastępczyni. Tak. Olesińska, no która tak. jest zresztą, ma 20 kilka lat i Waldek Baryło, który był drugim zastępcą, miał wtedy 28 lat. Także na pewno tak było. Młoda dziewczyna Ewa Bazan, która była szefem Departamentu Finansowego, bardzo ważnego również. Także pan, to do sprawdzenia i naprawdę niech pan mi wierzy, że ten beton, o którym się mówi, to jest gruba przesada. To są młodzi, bardzo wykształceni, kulturalni ludzie, a przy tym o ogromnej wiedzy merytorycznej i dzięki temu, mam nadzieję, całość tego wszystkiego, co się z PZPN-em łączy, pozwoli teraz na pójście do przodu.
To w takim razie, kto popełnił błąd za pańskich czasów w PZPN-ie? Dlaczego, pan mówi, wielu świetnych młodych ludzi, dlaczego wy ich nie pokazywaliście? Nie prezentowaliście społeczeństwu? Pan zaraz powie, że media są od tego. No nie do końca. Wie pan, to trafiliśmy na taki pierwszy, na taką pierwszą falę, która uderzyła z niektórych części mediów, mówię o tak zwanych tabloidach, która miała pokazać tylko te negatywne wartości w piłce, tych właśnie starszych ludzi, bardzo zasłużonych dla polskiej piłki. Mówię pan, naszym Nestorem jest pan Leszek Rylski, który będzie w tym roku obchodził 95. rocznicę urodzin. Gdyby go pan dzisiaj postawił na jakiekolwiek miejsce w PZPN-ie, on by wszystkie role swoje wypełnił, bo jest tak sprawnym, umysłowo człowiekiem. Mało tego, powiem panu, że jest najbardziej z nas doświadczonym, bo był jako jedyny Polak w historii członkiem Komitetu Wykonawczego UEFA, kiedy jeszcze ten komitet miał 9 osób. Przez 13 lat był sekretarzem generalnym. I co mamy powiedzieć? Panie Leszku, ale niech pan tu nie przekracza tych progów? Bo pan już do niczego się nadaje. Nie, on się nadaje jeszcze dzisiaj do wszystkiego. Dlatego trudno tak, wie pan, potępiać w szambuł wszystko, co się łączy z wiekiem, bo oczywiście są młodzi ludzie, którzy nie nadążają za współczesnością, ale są ludzie w starszym wieku, którzy wspaniale swoje role wypełniają. Czyli winę za słabe notowania PZPN-u z pańskich czasów ponoszą media, nie, a nie wy? Nie. Dobrze pana rozumiem? Nie. To było świadome działanie, mogę panu teraz powiedzieć, zupełnie różne od tego, jak jest teraz. Mianowicie sam byłem zwolennikiem tego, żeby nie zatrudniać firm PR-owskich za duże pieniądze, bo uważałem, że te pieniądze można wykorzystać przede wszystkim w szkoleniu młodzieży poprzez zakup sprzętu i tak dalej. Natomiast byłem zwolennikiem teorii, że jeśli reprezentacja nie będzie wygrywała, to i tak nam nic nie pomoże. Dobrze, kolejny cytat z pana. Akurat sobie nie zapisałem, ale mam go w głowie od dawna. Żeby pan dobrze cytował. Bo... Nawet gdyby Jan Paweł II został prezesem PZPN, to skończyłby jak lato. Pamięta pan te słowa? Tak. Takie słowa wypowiadałem. I powiem panu, że jestem coraz bardziej utwierdzony w tym przekonaniu, że autorytety w tym kraju się kończą.